Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Akcentów Polskich. Jubileusz Związku Polaków Strumień w Krasławiu, tydzień kariery w Domu Polskim, otwarcie wystawy Aliny Pietkun w Galerii Centrum Kultury Polskiej oraz Święto Marchewki. Tematy naszych dzisiejszych reportaży. Zapraszam Państwa do obejrzenia kalejdoskopu polskich wydarzeń. ...26 października w Krasławiu odbyły się uroczyste obchody 25-lecia istnienia Krasławskiego Oddziału Związku Polaków na Łotwie Strumień, któremu przewodniczy pan Józef Dobkiewicz. Jak Polacy z Krasławia świętowali swój jubileusz w naszym pierwszym reportażu? W obchodach wzięli udział przedstawiciele mniejszości polskiej w Krasławiu. Mer miasta Gunnar Supenieks, kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP na Łotwie Grzegorz Szopiński, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Ludwika w Krasławiu ksiądz Edward Woroniecki, przewodniczący ZPEU Ryszard Stankiewicz oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych z Krasławiem polskich miast i gmin Aleksandrowa Łódzkiego, Przerośli, Uniejowa i Wartkowic. W Miejskim Domu Kultury odbył się uroczysty koncert z udziałem lokalnych zespołów oraz gości z okolicznych miast. Grupy Strumień, grupy tanecznej Sęci, zespołu folklorystycznego Izvoltisi, rosyjskiego zespołu Iwuszka, grupy tanecznej Alise oraz polskiego zespołu folklorystycznego Przeroślaki z gminy Przerośl na Suwalszczyźnie. Na początku koncertu prezes oddziału ZPO w Krasławiu Strumień, pan Józef Dobkiewicz, przedstawił prezentację wieloletniej historii Krasławskiego Związku Polaków, który powstał w 1922 roku, kiedy w 4000 Krasławiu mieszkało ponad 1200 Polaków, co stanowiło 30% ogólnej liczby mieszkańców miasta nad Dźwiną. Wymienione zostały nazwiska wszystkich działaczy polonijnych. Stanisław Łasewicz, pierwszy prezes Związku Polaków w Krasławiu oraz pierwszy dyrektor Krasławskiej Polskiej Szkoły. Witold Pazałć, wieloletni prezes, Maria Szarkowska, Jadwiga Rudzic-Ługińskich, Maria Jaroszewicz, Stanisława Tyzenhold, Anna Kurciszanka-Nowosełowa, Tekla Kurciszanka-Pontak, prezes Kurcisz, świętej pamięci Eugenia Urbanowicz, która była aktywną inicjatorką odrodzenia Związku Polaków na Łotwie w Krasławiu w 1988 roku. Była ona współorganizatorką i założycielką Szkoły Polskiej w Krasławiu oraz jej pierwszą dyrektorką. W ramach obchodów w Polskiej Szkole Podstawowej imienia Hrabiów Platerów w Krasławiu odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona Eugenii Urbanowicz. Uroczystość zaszczycił swą obecnością ponad 90-letni Henryk Gałązka. Tego wieczoru nie zabrakło ciepłych słów, życzeń i oczywiście prezentów. Pozwólcie, że podzielę się taką refleksją, ponieważ było powiedziane, czy 25 lat to mało, czy dużo. A ja powiem, że ćwierć wieku już za działalnością Stowarzyszenia Strumień. To jest ćwierć wieku. Jak się wspomni myślą wstecz, to jest szmat czasu. I byliśmy świadkami właśnie na początku wspaniałych osiągnięć przez to stowarzyszenie. Więc ja życzę w imieniu własnym, jak i władz gminy Aleksandrów, jeszcze następnych 25 lat, a dotrwania na pewno do 100. Koncert rozpoczynał się od wstępu wokalnego zespołu Kropelki z Polskiej Szkoły imienia Hrabiów Platerów. Po występie szkolnego zespołu głos zabrała dyrektor szkoły pani Czesława Kozłowska. 25 lat minęło od chwili, gdy w Związek Polaków połączył was Bóg, gdy serce się wasze radością spoiły, gdy w nowy wstąpiliście próg. 25 lat,
Gdy wstecz popatrzycie, ta bardzo mozaikiem życiowych swych dróg, na pewno z głęboką wdzięcznością stwierdzicie, aż dotąd cudownie prowadził nas Bóg. On was i w przyszłości opieką otoczy, powierzcie mu tylko z ufnością swój los, a szczęście waszego nic nie zamroczy. Najszczersze życzenia składamy wam w głos. Serdeczne życzenia z okazji 25-lecia powstania Związku Polaków Strumień życzy Szkoła Polska imieniu Grabów Piaterów w Krasnaju. Kulminacją koncertu był oczywiście występ zespołu Strumień, bohatera uroczystości. Od samego początku zespołem kieruje pan Romuald Raginis. W finale koncertu na scenie pojawiły się Przeroślaki, przyjaciele krasławskich Polaków z Przerośla na Suwalszczyźnie, którzy wykonali 5 tworów ludowych. Zespołu Przeroślaki Jarosław Rynkiewicz w wywiadzie Akcentom Polskim powiedział. No cóż można powiedzieć, 25 lat. Ja powiem jeszcze, się nie pochwalę trochę, my Przeroślaki, to dwa zespoły jest tu. 50 lat ma Suwalszczyzna zespół, a 40 Przeroślaki i my łońskiego roku obchodzili im 40-lecie. I wiemy co to jest. To jest wielki trud. I przede wszystkim wyrozumiałość, widzimy, że jest komunikacja między władzami, między środowiskiem i tego należy życzyć. Ale przede wszystkim wytrwałości, ale też i pomysłów na dalsze lata. Bo trzeba nowe pieśni zbierać, trzeba nowe robić aranżacje i to chyba tego warto życzyć. Czyli wytrwałości i kreatywności, pomysłowości, żeby coś ci zawsze wydumować. I przede wszystkim, panie, żeby ten zespół Strumień, żeby jeździł na występy, bo panie, zespół jak nie jeździ na występy, to nie żyje. Trzeba wozić gdziekolwiek, do Przerośli, do Suwałk, do Warszawy, nawet tam, gdzie wiem, do Litwinów czy do Białorusinów. Oni muszą jeździć i tego życzę, żeby jeździli, bo jak nie będą jeździć, to tak pani kobyła w zimę, jak postawisz się w chlewie i ona postoi jeszcze czasu, na wiosnę nie zdoleje. To samo i zespół, musi jeździć. Zespół Akcentów Polskich z całego serca również życzy sukcesów dla Związku Polaków Strumień w Krasławiu i składa najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu. 100 lat! Za rok Biblioteka Domu Polskiego również będzie obchodziła 25-letni jubileusz. O tym Akcentom Polskim opowiedziała pani Wanda Hryniewicz, bibliotekarka Domu Polskiego. W swoich archiwach pani Wanda Hryniewicz przechowała gazetę Krasne Znamia z dalekiego października 1989 roku, w której zamieszczono ogłoszenie o rozpoczęciu funkcjonowania Polskiej Biblioteki przy ulicy Warszawskiej 30. Niestrudzona pani Wanda chętnie udzieliła wywiadu Akcentom Polskim. 19 października spełnia się 24 lata, jak otwarła się Biblioteka Polska przy Domie Polskim w Towarzystwie Promień. Biblioteka jest zebrana z polskiej literatury klasycznej, naukowej. Dużo jest encyklopedii, historycznej literatury mamy bardzo dużo. Dla młodzieży jest bardzo dużo książek. Po pierwsze jest dużo literatury dziecinnej, młodzieżowej. No i oczywiście dla tych, którzy się uczą, my mamy lektury, których czasami nie wystarcza w bibliotece szkolnej. My mamy lektury te. No i czasami przychodzą, ale mało jednak, więcej byłoby lepiej, gdyby więcej przychodziło czytelników. Przy bibliotece nie pierwszy krok działa klub seniorów, który skupia członków promienia, ludzi w starszym wieku.
Na spotkaniach klubu Polacy rozmawiają, czytają książki, dzielą się nową informacją, uczą się i szlifują swój język polski. Na ostatnim spotkaniu panią Wandę czekała niespodzianka. Pan Jankowski sprezentował dla Biblioteki Domu Polskiego wielki słownik łotewsko-polski. Ten słownik sprezentował nam pan Harry Jankowski z Liwan. On uczy się języka polskiego, przyjeżdża do nas co miesiąc, jeden raz i już rozmawia po polsku, już czyta po polsku, bo jego prapradziad uczestniczył w powstaniu listopadowym. A on chce nauczyć się języka polskiego. I dlatego przyjeżdża do nas, bywał u nas i sprezentował nam odtajcie słownik. Zachęcając młodzież do czytania książek, aktywny członek klubu seniorów, pani Barbara Migłan, podsumowała. Ja myślę, że taką bibliotekę nawet Riga nie ma. Taką bogatą i taką w całej Łotwie widocznie nie ma takiej biblioteki, jaka tutaj mamy. Czym jest kariera zawodowa i po co jest potrzebna? Na takie nieproste pytania próbowali odpowiedzieć polskie dzieci i młodzież podczas Tygodnia Kariery, który odbył się w Domu Polskim od 14 do 17 października 2013 roku. A organizatorem tych lekcji seminarium była Milena Różańska, która w tym roku akademickim studiuje zawód konsultanta zawodowego na Uniwersytecie Daugavpilskim, a teraz do grudnia ma praktykę w Domu Polskim. Według słownika języka polskiego kariera to przebieg czyjejś pracy zawodowej w ciągu całego życia. Żeby poczuć i zrozumieć, co to jest, w ciągu tygodnia w Domu Polskim Milena Rożańska organizowała szereg warsztatów. W poniedziałek 14 października dzieci z grupy teatralnej Uśmiechnięta Tęcza mogły wypróbować siebie w roli prawdziwych aktorów. Odbyli wyjazd do przedszkola polskiego z pokazem spektaklu Święto Bajek. Każdy spektakl grupy teatralnej pomaga rozwijać umiejętności pracy zespołowej, odrzucić lęk przed występami publicznymi, a także poznać wielostronność zawodu prawdziwego aktora. We wtorek odbył się Dzień Kariery dla Młodzieży Polskiego Gimnazjum w Daugavpils. W lekcji dyskusji wzięli udział uczniowie klasy 10-12, a także goście z Polski, grupa młodzieży z Opola. Na spotkaniu dużo rozmawiano o karierze jako potrzebie człowieka, o rozwoju umiejętności człowieka, o formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji. Na zajęciu każdy wypełnił test Holanda, aby określić swój typ osobowości zawodowej. Dzieci z polskiej chatki mogły się zapoznać z ciekawostkami kariery zawodowej w środę. Narysowali siebie w przyszłości podczas pracy, a także wytłumaczyli swój wybór. Większość chłopaków chce zostać policjantami, aby zadbać o bezpieczeństwo ludzi, a dziewczynki marzą o karierze pielęgniarki. Chcą leczyć ludzi i robić zaszczyki. Zajęcie zawierało wiele zabaw i konkursów, w których dzieci mogły wykazać się swoją wiedzą o różnorodności zawodów. W ostatni tydzień Tygodnia Kariery, we czwartek, organizatorzy zaprosili klub stypendystów, aby nauczyć się pisać CV oraz listy motywacyjne. Te praktyczne zajęcia będą sprzyjały wyborowi odpowiedniego zawodu po studiach. Mamy nadzieję, że Tydzień Kariery w Domu Polskim stanie się wspaniałą, tradycyjną imprezą, która będzie się odbywała co roku. 16 października Galeria Centrum Kultury Polski otworzyła swoje drzwi miłośnikom twórczości dyneburskiej artystki, malarki, projektantki grafiki oraz karykaturzystki Aliny Pietkun. Alina urodziła się i mieszka w Dyneburgu. Ukończyła dziecięcą szkołę sztuki, szkołę Saoles, Uniwersytet Daugavpilski. Jest magistrem sztuki. Ponad 10 lat jest członkinią Stowarzyszenia Artystów Regionu Daugavpilskiego. Od kilku lat współpracuje z kołem fotograficznym Ezerzem. W ciągu swej działalności twórczej Alina Pietkun otworzyła 15 wystaw prywatnych oraz wzięła udział w około 90 wystawach zbiorowych na Łotwie i za granicą, w Danii, w Niemczech, na Litwie oraz w Rosji. Kilka prac artystki znajduje się w kolekcjach muzealnych i prywatnych. Nowa wystawa, tym razem fotograficzna pod tytułem Abstrakcja, odzwierciedliła nieprzeciętną percepcję świata malarki, jej myślenie abstrakcyjne, zdjęcia kolorystyczne oraz graficzne.
Za pomocą środków wizualnych Alina próbuje stworzyć tak zwaną salę spokoju, w której mamy możliwość skontaktowania się zarówno z obrazami autorki oraz z własnym światem wewnętrznym. Odwiedzając galerię, możemy poczuć się jak uczestnicy medytacji wizualnej. Jesień, piękna pora roku opisywana w literaturze, oferująca nam niesłychane barwy i słoneczną pogodę. Dni stają się coraz chłodniejsze i krótsze, a wspomnienia o lecie coraz odleglejsze. Jesień kojarzy się nam również ze zbiorem urodzaju warzyw i owoców. Swoiste jesienne święto urodzaju pod tytułem Święto Marchewki odbyło się w październiku w Centrum Kultury Polskiej. Uczniowie Gimnazjum Polskiego dowiedzieli się wiele nowego o pożytecznych warzywach, jak również wzięli udział w spektaklu improwizacyjnym przygotowanym przez grupę teatralną Uśmiechnięta Tęcza. Głównymi bohaterami którego był zajączek, jeż, kruk i wiewiórka. Dzieci sprawnie układały puzzle, odgadywały zagadki, starały się precyzyjnie rzucić marchewką do worka. A na końcu każdy mógł spróbować prawdziwego, świeżego soku z marchewki. Organizatorzy mają nadzieję, że święto sprawiło dzieciom wiele radości oraz pomogło poczuć ducha współpracy. Oto takie święto. Żegnając się z Państwem w imieniu Centrum Kultury Polskiej oraz Związku Polaków Promień, serdecznie zapraszam Państwa na uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski oraz Dnia Niepodległości Łotwy. Koncert piosenki patriotycznej oraz obchody 25-lecia oddziału Związku Polaków Promień odbędą się w niedzielę 10 listopada o godzinie 13 w Domu Kultury Warpa. Zaproszenia można nabyć w Domu Polskim przy ulicy Warszawskiej 30. Do zobaczenia w naszym następnym programie Akcenty Polskie.